Pamiętajcie o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci, i najczęściej to, co na pierwszy rzut oka wygląda pięknie, jest ładnie pomalowane, być może nawet pachnie i na pewno ładnie wygląda, no to w podspodzie może być fałszywką. Tak jest w przypadku 95% projektów, które przeglądam. I to przykro to mówić, niestety tak wygląda na tą chwilę ta branża. No to są bardzo wartościowe dane, już pomijam aspekt, czy one są szerowalne, czy nie są szerowalne, no ale tam są dane o produktach, często o ich wartościach, kto, do kogo, za ile, z jakich podproduktów się składają dane elementy. To są biznesowo bardzo wartościowe dane, więc sobie wyobraźcie, że no na publiczny blockchain, jakim jest Ethereum, raczej niechętnie giganci, Walmarci, takich sobie nazwijmy, tego świata się tymi danymi podzielą z innymi, raczej się nie podzielą, jeżeli nie muszą, więc... Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu będzie odcinek o OriginTrail, bardzo fajny protokół, który zapewnia interoperacyjność w łańcuchu dostaw. Zapewnia właśnie to, że różne jednostki w ramach supply chainu mogą między sobą wymieniać dane w sposób bezpieczny, w sposób niewymagający jakby podmiotów trzecich, jeżeli chodzi o zaufanie, no i w sposób ustandaryzowany. Jest to bardzo fajny protokół, który śledzę już od nie wiem, chyba 2 czy 3 lat. No i obiecywałem go tutaj na kanale, że będę mówił o OriginTrailu już wielokrotnie, no więc potraktujmy to jako pierwszy odcinek z serii kilku, na pewno poświęcę mu kilka kolejnych, to będzie takie wprowadzenie. OriginTrail, symbol TRAC. Zapraszam. Na wstępie chciałem przypomnieć, że to, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, zajmuję się tym pasjonacko. No i wszystko, co tutaj Wam przedstawiam, to jest moje prywatne zdanie. Ono będzie zaszumione tym, jaką ja jestem osobą. To będzie podzbiór informacji. Ja mam specyficzny sposób łączenia kropek. Wy możecie łączyć kropki w inny sposób, tak jak patrząc na niebo. Niektórzy połączą kropki i zobaczą wielki wóz, a inni połączą kropki i zobaczą radiowóz albo jeszcze coś innego. No weźcie pod uwagę, że to są moje wnioski, musicie sobie to wszystko zgłębić na własną rękę, doczytać, zasugerujcie się tym jedynie w jakimś stopniu, doczytajcie, uzupełnijcie pod tym filmem wszystko, co tutaj przeinaczam, albo co wymaga do uzupełnienia, albo wszystko, co widzicie inaczej. No i pamiętajcie, żeby tutaj nie inwestować w ogóle więcej niż możecie stracić, to są ciągle bardzo dzikie rynki, jest tutaj zarówno i sporo osób, które będą próbowały Was naciągnąć, i sama technologia jest jeszcze dojrzewająca, ma swoje dziury, smart kontrakty mają dziury, rozwiązania nie są tak zrobione, żeby można było z nich w sposób bezpieczny korzystać, więc najmniejszy błąd spowoduje, że po prostu stracicie wszystkie środki, więc trzeba na to uważać. Giełdy, rynki są manipulowane, te ceny są pompowane, potem spadają w dół, są grupy osób, które to robią i po prostu was przetrzepią, jeżeli nie wiecie, jak te mechanizmy działają. W związku z tym ja tutaj mówię o technologii, mówię o pewnych ciekawych zjawiskach, które się budują w świecie blockchain i kryptowalut. OriginTrail jest jednym z takich zjawisk, natomiast to w żadnym sensie nie jest zachęta do inwestowania w to, w szczególności jak zobaczycie, to token TRAC jest w tej chwili na bardzo, bardzo wysokich poziomach względem swoich poziomów początkowych, no i nie jest to moim zdaniem dobry moment, żeby się ładować w to po tym filmie, no ale warto ten protokół mieć na swoim talerzu inwestycyjnym, na swoim talerzu protokołów, którym się przyglądacie, na swoim talerzu zainteresowań, zwłaszcza jeżeli myślicie gdzieś tam o supply chainie, właśnie o łańcuchu dostaw, no to ten protokół porządkuje wiele tematów i rozwiązuje kilka problemów, o których powiem w obszarze łańcucha dostaw, więc mnie on zainteresował już dosyć dawno temu. No a z racji, że mamy tutaj moment taki, że ta sieć dojrzewa, stwierdziłem, że warto o nich trochę więcej poopowiadać, stąd rozpoczynam to takim krótkim filmem. Zapraszam. A więc OriginTrail próbuje rozwiązać, zaadresować takie trzy problemy łańcucha dostaw, a mianowicie centralizacja w łańcuchu dostaw, fragmentacja łańcuchów dostaw, no i ochrona danych wrażliwych. W wielkim skrócie generalnie chodzi o to, że no, w ramach łańcucha dostaw, czyli od samego jakby miejsca, gdzie dany produkt jest produkowany, być może wydobywany, przetwarzany, składany, transportowany do miejsca docelowego, jest jakby szereg jednostek, które w tym procesie musi uczestniczyć. No i na każdym z tych etapów dane na temat danych surowców, półproduktów, produktów finalnych, to wszystko jest gdzieś tam gromadzone. No i teraz jest to gromadzone u najczęściej kilkunastu albo kilkudziesięciu różnych poddostawców czy też uczestników takiego łańcucha dostaw tylko dla jednego produktu. Niniejszym no jest to, są te dane sfragmentaryzowane, uległy fragmentacji, w związku z tym nie ma łatwego dostępu do tego, żeby coś sensownego z tych danych wyciągnąć. To jest jeden z problemów. Drugim problemem no, z kolei są jednostki, które te dane centralizują, czyli na przykład wyobraźmy sobie jakieś duże centrum dystrybucyjne, do którego trafia gro różnych produktów i to centrum dystrybucyjne szczytuje dane z tych produktów, ma wszystkie dane zautomatyzowane, poszczytywane, pomierzone, no i ma ono tylko te dane, nikt inny tych danych nie ma, więc mamy tutaj aspekt centralizacji, no i prywatności danych, bezpieczeństwa tych danych, czyli te dane często właśnie wędrujące przez różne elementy, różne jednostki w ramach łańcucha dostaw często uwidaczniają różne dane prywatne, różne dane poufne. Też ta centralizacja powoduje, że te dane są narażone na takie czy inne haki. W związku z tym no to bezpieczeństwo tych danych jest zagrożone. No i tutaj właśnie OriginTrail buduje sieć opartą o blockchain, która ma tą centralizację, tą fragmentaryzację i to bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw poprawić. Właśnie poprawić bezpieczeństwo danych, ich transportu, ich fragmentaryczności w łańcuchu dostaw. No i teraz w jaki sposób to robią, o tym za chwilę powiem. Ja tylko na tym etapie jeszcze powiem, że jeżeli nie jesteście zapisani na mój newsletter, no to sprawdźcie być może na stronie dxtreem.pl, ja to gdzieś tutaj przypnę. Ja tam czasami piszę właśnie o różnych rzeczach, których nie mówię na YouTubie. No i też chyba w maju czy w czerwcu tam pierwszy raz napisałem coś o OriginTrailu na moim blogu takim powiedzmy dxtreem.pl. Jeżeli chcielibyście dostawać powiadomienia z tamtego blogu wcześniej czasami na temat różnych rzeczy, które śledzę, no to tam takie rzeczy znajdziecie. Ja tam jakoś strasznie często nie publikuję, w związku z tym no, będzie tam powiedzmy relatywnie mało rzeczy, ale zwykle są to unikalne rzeczy i ich nie ma na YouTubie albo na YouTubie są później, więc do rozważenia, czy chcielibyście tam się zapisać. Też możecie zerknąć na mojego Twittera. Twitter to jest Andrzej_0xa0. Na Twitterze też czasami puszczam rzeczy, których nie ma na YouTubie, więc jeżeli jeszcze nie jesteście w moim gronie osób, które obserwują mnie na Twitterze, no to możecie też tam zerknąć. Ok, ale wracając dalej do OriginTraila, czyli w jaki sposób oni właśnie te trzy problemy związane z fragmentaryzacją, z centralizacją i z bezpieczeństwem danych w łańcuchu dostaw adresują. Co takiego zbudowali? Przede wszystkim zdajmy sobie sprawę, że fragmentacja w łańcuchu dostaw wynika właśnie z tej specyfiki, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami więcej różnych jednostek, organizacji, firm, które w takim łańcuchu dostaw uczestniczą. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto produkuje jakieś półprodukty, potem inna firma, która składa te półprodukty, inna firma, która je pakuje, potem inna firma, która je przewozi, potem inna firma, która je być może właśnie coś dalej z nimi robi, przepakowuje gdzieś indziej, potem sklep, który to sprzedaje, no to mamy serię różnych organizacji, firm, które w takim łańcuchu dostaw uczestniczą. Każda z nich ma fragment tych danych i każda z nich zapewne w jakiś sposób te dane trzyma, chroni, wykorzystuje, analizuje, coś sobie z nimi buduje. To jest ta fragmentacja. No i teraz te firmy niekoniecznie chcą się tymi danymi dzielić, no bo jest to w pewnym sensie jakaś tam dane, to jest wartość, którą one posiadły, w związku z tym, żeby się dzielić dalej z tymi danymi z kimś, musiały mieć jakąś zachętę, musiałyby też wiedzieć, że są w stanie to zrobić w sposób bezpieczny, no i musiałyby wiedzieć, że przede wszystkim będą coś z tego miały, być może będą miały dostęp do szerszych danych, być może dostaną jakieś wynagrodzenie za te dane, w związku z tym no tutaj blockchain wydaje się być dobrym rozwiązaniem, no bo bo ta fragmentacja teraz, jeżeli te dane zostaną zapisane na blockchain i właśnie w jakiś spójny sposób przedstawione, w spójny sposób na tym blockchainie będą gromadzone, no to taka firma, która właśnie te dane zgromadziła sobie i współdzieli poprzez blockchain na tym łańcuchu dostaw, będzie mogła czuć, że no przede wszystkim one są tam przechowane bezpiecznie. W jakiś sposób też inne firmy, które też tamte swoje dane do tego samego, do tej samej bazy opartej o blockchain załadują w ten czy w inny sposób, też będą mogły czuć, że te dane tam są bezpieczne. No a każda z tych firm będzie jednocześnie mogła czuć, że będzie mieć też potencjalnie dostęp do danych z innych firm w ramach tego samego łańcucha dostaw, które również zdecydowały się tamte swoje dane opublikować. W związku z tym wykorzystanie blockchaina sprawia, że ta fragmentacja danych z łańcucha dostaw, po tym jak one trafią na blockchain, ale uwaga, muszą tam trafić w sposób ustrukturyzowany, w pewien sposób ustandaryzowany, no to ta fragmentacja nastąpi, jakby defragmentacja tych danych, tak? Czyli te dane zostaną w jakiś sposób, będą mogły zostać połączone, staną się kompletne, być może nie będą nawet duplikowane, a jednocześnie adresuje się jakby by default kolejny tutaj z tych słabych punktów obecnych w tych łańcuchach dostaw, jeżeli chodzi o składowanie danych, czyli centralizacja, czyli nie sprawiamy, że jeżeli dotychczas była jakaś jedna duża firma, na przykład to umowne centrum dystrybucyjne, czy też fabryka, która gromadziła masę danych w ramach właśnie jakiegoś łańcucha dostaw i stawała się jakąś jednostką centralną, która tymi danymi władała i być może je gdzieś sprzedawała albo coś innego z nimi robiła, no to teraz, jeżeli znowu powierzalibyśmy te dane tej czy innej firmie, no ta centralizacja by postępowała. Natomiast to, że wszystkie z tych firm w ramach łańcucha dostaw zapisują dane do blockchaina, no to ta centralizacja nie postępuje. Można powiedzieć, że postępuje decentralizacja, czyli te dane stają się kompletne, stają się zdefragmentowane, stają się połączone i spójne w ramach łańcucha dostaw, a łańcuch dostaw z racji, że jest blockchainem, no to daje nam jeszcze dodatkowo właśnie decentralizację i daje nam to bezpieczeństwo, daje nam to, że te dane tam są składowane w sposób zaufany, a jednocześnie nie wymagające podmiotów trzecich. Dodatkowo mamy system zachęt do tego, żeby te sieci, te organizacje, firmy w zasadzie, chciałem powiedzieć, które tymi danymi się dzielą, będą coś z tego mieć, bo one mogą wyciągnąć również z tego samego blockchaina inne dane, które ich interesują, bo oni też mogą po prostu odsprzedawać tam te dane, monetyzując je i tutaj w grę wchodzi właśnie między innymi token TRAC, czyli blockchain i tokenizacja, mechanizm jakby tokenów i na tym oparty jakby cały system zachęt sprawia, że wszystkie ze stron mają naturalną zachętę do tego, żeby podzielić się tymi danymi, żeby nie zakiszać tych danych w swoich systemach, żeby się nimi podzielić. Dzięki temu dostaną dostęp do szerszej ilości danych, bardziej kompletnych danych, dostaną być może jakąś formę wynagrodzenia, jeżeli taką formę wybiorą. No i to jest tak naprawdę w bardzo dużym skrócie to, co OriginTrail próbuje tutaj zrobić. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. No teraz, żeby to zrozumieć jeszcze bardziej, no to poza samym blockchainem należy zastanowić się nad tym, że te dane obecnie są zbierane przy wykorzystaniu różnych mechanizmów, różnych narzędzi, różnych standardów. No i OriginTrail, właśnie można go nazwać protokołem, właśnie dlatego, że no to nie jest protokół w rozumieniu platforma, bo oni budują tak naprawdę na tej chwili na Ethereum, więc oni nie budują dodatkowego blockchaina, oni wykorzystują Ethereum w jakimś tam zakresie, natomiast są protokołem interoperacyjności dla łańcucha dostaw w takim zakresie, że wprowadzają ustandaryzowany protokół, czyli mechanizm wymiany informacji między różnymi stronami w łańcuchu dostaw i tutaj opierają się o standard GS1. W obszarze supply chain GS1 no to jest najbardziej chyba popularny standard wymiany informacji, jeżeli chodzi o strony uczestniczące w łańcuchu dostaw. Czyli te dane w taki czy w inny sposób są konwertowane, trafiają na blockchain w oparciu o standard GS1, trafiają na blockchain właśnie od dystrybutorów, od fabryk, od różnych firm logistycznych, od firm sprzedających i tak dalej. Te dane są zapisywane na blockchain, ustandaryzowane, przechowywane w sposób zdecentralizowany. Na tym blockchainie ulegają defragmentacji, czyli są jakby spójne, kompletne, niezduplikowane. i dzięki blockchainowi są bezpieczne i dzięki tokenowi i tokenizacji tych danych są mechanizmy zachęt do tego, by każde z tych podmiotów chciały uczestniczyć w całym tym procesie. Jednocześnie token TRAC jest również mechanizmem zachęt do operatorów węzłów. Za chwilkę o tym troszeczkę więcej powiem, bo OriginTrail buduje coś, co się nazywa ODN, czyli OriginTrail Decentralized Network, czyli właśnie operatorzy węzłów w ramach ODN będą również zachęcani poprzez token TRAC do tego, by takie węzły utrzymywać i pomagać właśnie decentralizować tą sieć, standaryzować tą sieć. To mam nadzieję, że takie naprawdę piguła wstępu OriginTrail na ten moment wyjaśnia, co oni tutaj próbują zrobić, bo to jest, wydaje mi się, że istotne, zwłaszcza jak sobie uświadomicie, że te problemy są i one są zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane nie tylko z kosztami, ale też z potencjalnymi benefitami, co z takich danych można uzyskać, z pewnego rodzaju compliance, czyli na różne duże organizacje typu Walmart, typu Target, czy no polskie odpowiedniki są narzucane różnego rodzaju nakazy i obowiązki co do standardów i którym jakby ich produkty i ich łańcuchy dostaw muszą sprostać, żeby jakby no, były dopuszczone ich produkty w takim czy w innym kraju, więc osiąganie tych celi tutaj jest umożliwione właśnie dzięki temu, co OriginTrail będzie oferował. Powiedzmy sobie teraz troszeczkę więcej jeszcze o tym, jak wygląda architektura tej sieci, kim są poszczególne jednostki w tej sieci, jak wyglądają poszczególne warstwy w tej sieci, bez wchodzenia w jakiś taki nadmierny detal, ale przynajmniej na tyle, byście mogli zrozumieć troszeczkę głębiej, o co tam chodzi. No więc sieć OriginTrail składa się z czterech takich warstw. Pierwsza warstwa to jest warstwa blockchaina. Tutaj na tą chwilę mamy Ethereum. No i blockchain jest wykorzystywany do tego, że właśnie na Ethereum przechowywane są hasze danych, czyli takie odciski danych, czyli jeżeli poszczególni uczestnicy łańcucha dostaw zdecydują się udostępniać swoje dane, no to jedynie odcisk, taki hash tych danych jest przechowywany właśnie na Ethereum. Następnie mamy ODN Data Layer, czyli OriginTrail taka warstwa danych, no i tutaj mamy wszystkie te dane z tych łańcuchów dostaw od różnych dostawców, czy to są fabryki, czy to są sprzedawcy w jakichś sklepach, czy to są centra dystrybucyjne, czy jakieś firmy logistyczne. Wszelkie te organizacje, firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw, po tym, gdy te dane swoje publikują, no to właśnie w tej warstwie ODN Data Layer te dane są gromadzone, ale uwaga, w formie takiego grafu, czyli ten graf jest właśnie budowany, żeby zobrazować jakby całość tego łańcucha dostaw, czyli jeżeli mamy jakieś dane powiązane, no to ten graf będzie reprezentował powiązania tych danych. Te dane jednocześnie już na tym etapie są właśnie ustandaryzowane w oparciu o GS1, czyli Data Layer to jest ta warstwa, gdzie właśnie ta część merytoryczna tych danych, te zależności między tymi danymi z łańcucha dostaw są uporządkowane. Następnie mamy ODN Network Layer, czyli część, jakby warstwę sieci dla OriginTrail, no i to już jest taka, powiedzmy, off-chainowa część, jeżeli chodzi o OriginTrail, czyli są to ciągle węzły. Te węzły właśnie uczestniczą jakby w całym procesie governance, w zarządzaniu tą siecią, w utrzymaniu decentralizacji tej sieci. To zostało, jak rozumiem, też w jakimś sensie budowane, żeby ominąć jakieś tam problemy, czy to z kosztami, czy to z szybkością transakcji, które ma Ethereum, czyli jest to taka wewnętrzna sieć off-chainowa, którą OriginTrail zbudował, która właśnie utrzymuje off-chainowe węzły, które zarządzają tą siecią, są taką warstwą nadzorczą dla tej sieci. No i następnie mamy warstwę zdecentralizowanych aplikacji, no i na tej warstwie zdecentralizowanych aplikacji są pobudowane właśnie rozwiązania, które korzystają z całego tego zasobu, z całych tych dobroctw, które sieć OriginTrail oferuje, czyli z tych połączonych danych, z różnych faz z łańcucha dostaw. Na tej bazie mogą właśnie powstawać różnego rodzaju aplikacje typu compliance, na tej bazie można budować różne optymalizujące narzędzia, które popatrzą na to, w jaki sposób cały łańcuch dostaw można realizować szybciej bądź taniej. No tu będzie otwartość na to, co można sobie zbudować. Tutaj mamy API, za pomocą których różne organizacje będą sobie mogły te dane wyciągać. Więc taka czterowarstwowa architektura, która gdzieś tam ma w sobie Ethereum w zasadzie w niedużym stopniu wykorzystywane, które ma swoje węzły wykorzystywane do zarządzania jakby modelem governance dla tej sieci, do której jednostki, które zdecydują się zapisać do OriginTrail, uploadują swoje dane. Te dane są konwertowane, standaryzowane, układane w grafy. Logika tych danych jest porządkowana, te dane są defragmentowane i są w taki sposób poskładane, żeby można było z nich korzystać, usprawniać, wyciągać wnioski, dzielić, by po prostu te dane, które leżały w 50 różnych spichlerzach, hurtowniach, by trafiły do jednej zdecentralizowanej organizacji, która nada im standard, która nada im bezpieczeństwo, która je połączy w jedną spójną globalną sieć celem dalszego wykorzystania. No teraz do czego takie dane można wykorzystać? No więc protokół OriginTrail jest budowany przez słoweński zespół Trace Labs. Trace Labs prowadzi też między innymi coś, co się nazywa Trace Alliance, czyli takie zrzeszenie, organizacje różnych firm, które właśnie chcą pomagać w tej tematyce, chcą się zajmować usprawnieniami w obszarze supply chaina. Swoją drogą właśnie ostatnio Emurgo, czyli tematy Cardano, gdzieś tam się dołączyły do Trace Labs. Ciekawe, co z tego będzie się dalej rozwijało. Trace Labs, czyli zespół budujący OriginTrail, partnerzy również z BSI, czyli British Standards Institute, partnerzą również z Oracle, partnerzą również z GS1, no więc tam coś grubszego się dzieje w tym temacie. Te tematy oraklowe, te tematy związane z BSI będę jeszcze dalej poruszał, natomiast no coś, co w czerwcu wywołało pewnego rodzaju pozytywną furię na rynku, no to była właśnie informacja, że BS1, czyli ten jeden z partnerów Trace Alliance, jeden z partnerów też Trace Labs, budują coś takiego, co się nazywa SCAN, Trusted Blockchain Factory, czy jakoś tak ta nazwa szła. Generalnie chodzi o to, żeby zrzeszyć różne organizacje, duże organizacje i ich fabryki pod czymś, co się nazywa właśnie organizacja wspomniana SCAN. W skład tej organizacji wchodzą gigantyczne amerykańskie sieci handlowe jak Walmart, Target, no ale też seria innych firm jak Walt Disney i znajdziecie listę, ja to zalinkuję pod tym filmem. Generalnie zadanie, które tutaj sobie postawili, jest takie, żeby pomóc w tych wszystkich procesach związanych z compliance, czyli no dzisiaj wszyscy importerzy ze Stanów Zjednoczonych muszą wypełniać pewnego właśnie rodzaju obowiązki związane z audytami, ze zgodnością, które będą poświadczały, że import, eksport towarów nie ma nic wspólnego z terroryzmem, czyli jest to różnego rodzaju audyty, które przeciwdziałają szerzeniu się terroryzmu na świecie. No i właśnie SCAN Members, czyli ta organizacja zrzeszająca tych gigantów, różne korporacje z całego świata, wspomniane Walmarty i tak dalej, która dzisiaj ma na całym świecie 18 tysięcy fabryk w różnych lokalizacjach, aby te wymagania, które są na nich nakładane właśnie związane z przeciwdziałaniem, jeżeli chodzi o terroryzm, no muszą gigantyczne środki poświęcać na różnego rodzaju audyty i badania i raporty, które pokażą, że to, co robią, to jak importują towar, to skąd on jest składowany, to jak on jest, jakby skąd jest pobierany, z jakich źródeł pochodzi, że właśnie jest zgodny z tym prawem związanym z zapobieganiem terrorowi. Z racji ilości tych fabryk, z racji też tego, że bardzo duża tych fabryk w ramach tego SCAN, tego stowarzyszenia SCAN Members jest współdzielona, czyli wśród tych 18 tysięcy fabryk duża część tych fabryk jest współdzielona, czyli ona może coś raz robić dla Walmartu, innym razem może coś robić dla Targeta, jeszcze innym razem może coś robić dla jakiejś innej sieci. No to dziś tam jest bardzo duża duplikacja pracy. No i też właśnie z powodów tych wcześniej wspomnianych, że te dane w tym łańcuchu dostaw są dzisiaj jakby sfragmentowane, one są scentralizowane, są poprzechowywane w takich silosach, no to te organizacje nie mogą skorzystać jakby z tych benefitów związanych z tego, żeby zrobić ten cały proces compliance w ramach zapobiegania terroryzmowi i udowadniania, że nie robią rzeczy, które są zakazane, no ten proces jest zduplikowany. No i to ogłoszenie, które było właśnie, czyli BSI stworzy ten SCAN Members i będzie w oparciu o OriginTrail budował rozwiązanie, które sprawi, że ta praca będzie mogła zostać jakby streamlined, czyli będzie mogła zostać w sposób uproszczony, robiona, no nie wiem czy tylko raz, ale na pewno mniejszą ilość razy niż dzisiaj, w związku z tym i czasowo, i nakład finansów na to będzie dużo mniejszy niż dzisiaj, więc będziemy mieć jakiegoś rodzaju usprawnienia natury cost savingowej i zapewne też inne, wynikające właśnie z tego, że te różne fabryki, że te różne firmy, że ich sieć sprzedaży, sieć związana jakby z importem, eksportem będzie współdzielić te dane, którymi dzisiaj dysponują i uczyni to w sposób jakby trusted w oparciu o ODN, w oparciu o OriginTrail Decentralized Network. No nie wiem, czy to był główny czynnik, który wpłynął na jakby sam kurs TRAC tokena, czy tam są też jeszcze jakieś inne czynniki. Na pewno od tamtego czasu dużo dziwnych rzeczy się dzieje właśnie z TRAC tokenem. O tym ja tutaj nie będę mówił, to każdy musi sobie sam to wygooglać, zobaczyć, wysnuć własne wnioski. Natomiast no to, co wiem i to obserwując ten projekt już od dłuższego czasu, to nie jest projekt, który buduje coś sztuka dla sztuki. Te współprace z BSI-em, z Oraclem, one są realne. Tam się coś grubszego buduje. Te rzeczy związane z Walmartem to też nie jest tak, że to jest jakieś tam partnerstwo ogłoszono tak, bo oni dostawali różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia wcześniej jako OriginTrail właśnie między innymi od Walmartu w przeszłości, więc jakieś tam powiązania są. Jak one będą grube, to myślę, że sobie ocenimy za parę lat, natomiast na pewno jest to projekt godny uwagi. Teraz jeszcze parę zdań na temat samego TRAC tokena, no i powiedzmy sobie też troszeczkę na temat samej historii tego, co OriginTrail robi. No więc jeżeli chodzi o to, co łączy cały ten zdecentralizowany świat OriginTrail, no to jest właśnie ich token TRAC. Ten token jest wykorzystywany właśnie przez dostarczających dane do tego, by te dane wgrywać na sieć. Jest on również wykorzystywany przez konsumentów tych danych, czyli oni również się posługują tokenem TRAC, by móc pobierać dane z sieci OriginTrail Decentralized Network. Tym tokenem są wynagradzani node operators, oni się chyba node hodlers nazywają, więc ci node hodlerzy są za pomocą tokena TRAC wynagradzani i tutaj oni odgrywają tak naprawdę kluczową funkcję, oni będą te dane przyjmować, oni je będą właśnie składować, oni dane te będą łączyć, oczyszczać, filtrować, więc cały ten proces związany z zarządzaniem tymi danymi jest po stronie operatorów węzłów, czyli tych off-chainowych operatorów węzłów, tak jak mówiłem, jest to taka warstwa on top Ethereum, to co oni tutaj zbudowali, no i te osoby, firmy, organizacje, którzy te węzły utrzymują, są właśnie za całą pracę z danymi, za przetwarzanie, oczyszczanie, łączenie tych danych wynagradzani poprzez TRAC token. Oni również będą przyłączać nowe źródła danych, czy też przyłączać właśnie nowe jednostki do tego supply chaina, które chcą być częścią tej sieci, którzy chcą albo pobierać, albo wykorzystywać, albo wgrywać dane do tej sieci i też za takie przyłączenie są pobierane opłaty. Ci node hodlerzy, node operatorzy, może tak wolę ich nazywać, za takie operacje również będą wynagradzani w postaci TRAC tokena, no więc on jest tutaj takim wewnętrznym pieniądzem, wewnętrznym tokenem użytkowym, którym się posługują wszystkie strony. Wydaje mi się, że to jest całkiem zgrabnie zaprojektowane. Oczywiście ten TRAC token jest oparty o sieć Ethereum, więc to jest ERC20 zdaje się. No i przede wszystkim efekt skali tutaj pokaże, jeżeli faktycznie tych operacji, tych źródeł danych, tych operacji na danych będzie bardzo, bardzo dużo, no to to może być bardzo dobre tak naprawdę dla samego TRAC tokena i może spowodować, że popyt na niego będzie rósł. Rolą tych węzłów, tych node hodlerów, tych operatorów tych węzłów jest również zapewnienie jakiegoś balansu w tej sieci, to znaczy, żeby ilość tych operacji, która jest requestowana względem tej sieci, ilość operacji, która jest wysyłana do różnych zdecentralizowanych aplikacji, żeby to właśnie było zbalansowane. Oni będą też tym czynnikiem, który ma sprawiać, że przyłączanie nowych węzłów jest w jakiś sposób, jeżeli to dobrze rozumiem, kontrolowane, czyli nie wiem, tutaj tego nie doszukałem się, czy ta sieć będzie jakoś tam w pełni zdecentralizowana, czy to jest tak on demand, on request, każdy może wejść, kwestia stakingu, czy też nie. To pewnie będę chciał sprawdzić w jakimś późniejszym researchu, na ile jest to otwarta sieć, a na ile oni tutaj jednak bazują na jakimś takim bardziej zamkniętym podejściu na zaproszenie. Na tą chwilę tego nie wiem, natomiast no, operatorzy tych węzłów tutaj odgrywają ważną rolę, są wynagradzani. Wszystkie osoby, którzy są w tym supply chainie jako fabryki, jako jakieś dostawcy z danych systemów ERP, będą płacić tym tokenem za możliwość korzystania właśnie z tych wygenerowanych jakichś wartości wynikających z połączenia i oczyszczenia tych danych przez node operatorów. Sam OriginTrail to nie jest nowa rzecz, to znaczy oni się nie wzięli znikąd i nagle się rzucili na blockchain i stwierdzili, że zaczną robić supply chain, rozwiązanie blockchainowe. To jest projekt, który istnieje co najmniej od 2010 czy 2011 roku. Oni się supply chainem już wcześniej zajmowali, robili tam jakieś rozwiązania właśnie optymalizujące supply chain w obszarze żywności w 2011 roku, w 2013 roku tu się chwalą, że zrobili integrację z Microsoft Navision, w 2015 roku jakieś rozwiązanie do trakowania warzyw na supply chainie, integracja z SAP-em i z innymi rozwiązaniami klasy ERP też w 2015 roku. W 2016 roku mieli 20 000 unikalnych sklepów jakby przyłączonych do ich sieci i 1200 różnych aktorów, czyli takich jakichś jednostek, organizacji, które podejmowały różnego rodzaju interakcje z ich systemem. No i w 2016 roku właśnie wtedy zaczęli pierwsze testy, pierwsze zabawy, że tak to powiem, z blockchainem, mając już no, ponad 5 lat dorobku w obszarze supply chain i próby integracji różnych dostawców i różnych rozwiązań i ich standaryzowania w supply chainie. Natomiast pojawił się blockchain, dojrzało Ethereum na tyle, że stwierdzili, że spróbujmy do tego wykorzystać blockchain. No i w 2017 roku właśnie przyłączyli się do mainnetu Ethereum, w 2017 roku również zaczęli atakować inne rynki, weszli w rynki azjatyckie, weszli w rynki chińskie, w 2017 roku otrzymali wspomnianą nagrodę właśnie od Walmarta, no więc już na tamtym etapie był to zespół rozpoznawalny, zresztą oni już tam mieli swoje chwile chwały na bańce właśnie tej 2017-letniej, ale nie zaprzestali pracy, to znaczy ten zespół przez ostatnie 2-3 lata ciągle bardzo aktywnie rozwijał ten protokół, tą część blockchainową tego protokołu, tą część, jakby ten produkt swój nie blockchainowy, te swoje rozwiązania integracji z SAP-ami i trakowania supply chaina w obszarze głównie tym żywieniowym, to już wcześniej mieli pociągnięte, ale po tym 2016, 2017 zaczęli fest rozwijać część blockchain i nad tym spędzili ostatnie 2-3 lata. No i co tutaj się zadziało? No to jest właśnie ta integracja, partnerstwo z Oraclem, tam coś się dzieje grubszego, tu są też te partnerstwa, integracja z GS1 w Słowenii, odpalili Trace Alliance, Collaboration Hub, czyli takie miejsce, gdzie właśnie wiele różnych firm zajmujących się supply chainem i usprawnieniami będzie coś próbowało razem zbudować, zintegrowali się z Hyperledgerem, więc jakby konsorcyjnym podejściem do blockchainu. W 2018 roku uruchomili już właśnie TRAC token, czyli tego tokena, to paliwo zasilające do sieci. OriginTrail Decentralized Network odpaliło się w grudniu 2018 roku. 2018 rok to można powiedzieć, że jest no, zajęty rok dla tego zespołu. Trafiają oni do top 10, jeżeli chodzi o ilość pracy, ilość kodu, commitów na GitHubie. To może potwierdzać właśnie to, że dużo w tamtym czasie robią. 2019 rok rozpoczynają od partnerstwa właśnie z BSI, czyli z British Standards Institute. Następnie publikują NOS, czyli Network Operating System, swoistego rodzaju interfejs dla biznesów, by swoje legacy systemy, swoje obecne systemy mogły integrować właśnie z protokołem OriginTrail i zacząć korzystać z benefitów, które daje ta sieć, jeżeli chodzi o usprawnienia w łańcuchach dostaw. W 2019 roku również ten NOS jest opublikowany na Oracle Cloud Marketplace, czyli widzimy pierwsze owoce tej współpracy z Oraclem. Pierwsze, acz moim zdaniem nie są to ostatnie owoce. Zmieniał też nazwę, ten zespół robiący sam protokół zmienia nazwę na Trace Labs, no i kilka jeszcze innych rzeczy. Ostatni rok, tak jak wspominałem, to są wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, czyli BSI, które tworzy ten SCAN Organization, czy jakkolwiek się nazywa, czyli tą organizację zrzeszającą Walmarty, Disney, Targety, Gap, Home Depot. Tam jest masa takich dużych, rozpoznawalnych firm. Tak jak wspominałem na początku tego filmu, 18 000 fabryk, które są współdzielone przez te firmy do różnych celów i jest tutaj praca integracji tych łańcuchów dostaw, czy też danych, które są generowane w ramach tych łańcuchów dostaw celem sprawniejszego generowania różnych raportów i przechodzenia różnych compliance checków pod kątem sprawdzania, czy nie ma tam jakichś rzeczy związanych z terroryzmem na linii tych łańcuchów dostaw, więc no ten rok 2020 to też był duży rok, to był właśnie gdzieś tam maj czy czerwiec, gdy się dowiedzieliśmy o tym, co tam Walmarty tego świata będą potencjalnie budować, czy będą potencjalnie robić z OriginTrail protokołem. Fakt, że wcześniej Walmart dał nagrodę temu właśnie zespołowi, takiemu niby tutaj nierozpoznawalnemu, jakiś tam zespół ze Słowenii. Myślę, że tam coś jest na rzeczy. Myślę, że te firmy BSI, Oracle i ci duży giganci, jeżeli chodzi o FMCG, no to tutaj coś się z tego będzie wykluwało. Oczywiście to są moje przypuszczenia. Ja ten zespół obserwuję no, dosyć długo. Oni też publikują sporo różnych artykułów, można ich na YouTubie pooglądać, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam, zerknijcie dalej do materiałów, które zalinkuję pod tym filmem. Na dziś to tyle, bo to tak naprawdę miało być wprowadzenie takie trochę ad hoc. Nagrywam, żeby w końcu wywiązać się z tego zobowiązania, że coś powiem o OriginTrailu. Nie chciałem gdzieś tam o nich mówić na tej górce hype'owej. Ja o tym projekcie krótko wspominałem wielokrotnie na kanale. Historycznie, jak sobie zerkniecie, to był on wspominany. No i zachęcam, zasubskrybujcie ten mój newsletter na dxtreem.pl. Tam był na początku czerwca artykuł o OriginTrailu. No i myślę, że będę tutaj jeszcze nie jeden raz wracał do tego zespołu, do tego, co robią. Myślę, że już w tym roku dowiemy się kolejnych ciekawostek, jeżeli chodzi o dokonania tego zespołu, zarówno jeżeli chodzi o ich sam protokół, o ich ten development samej platformy, ale też jeżeli chodzi o to, co jest z ich ekosystemem i z tym protokołem robione przez różnych partnerów. Więc jeżeli ten projekt Was zainteresował, dajcie znać w komentarzach, to na pewno skłoni mnie, żeby częściej o nich coś tutaj wspominać. Jeżeli nie, to ja pewnie też będę o nich wspominał, może nie aż tak często, tutaj będę się kierował swoim czasem, jakimiś innymi priorytetami, ale zawsze się kieruję tym, że jeżeli jest dla Was to interesujący projekt, no to dla mnie on również będzie bardziej interesujący pod kątem tego, co wrzucam na YouTube'a. Ja go sobie tak czy owak na swojej track liście mam, ja go śledzę na bieżąco, więc od czasu do czasu pewnie przy jakiejś pigułce informacyjnej będę tutaj robił głębsze wejście w temat. Na pewno więcej czasu muszę poświęcić przegadaniu ekonomii ich tokena, konstrukcji sieci, warunków przyłączania się do tej sieci, więc jest o czym gadać. Zresztą tak jak w większości tych projektów masa ciekawych rzeczy się dzieje, ale to jest jedna taka, moim zdaniem, jeszcze mało rozpoznawalna perełka, która być może coś fajnego zwojuje, która też pokazuje, że można coś ciekawego zrobić z Ethereum, no bo oni jakby nie było to gdzieś tam bazują na Ethereum, aczkolwiek też są tam jakieś plany, że Ethereum tu nie musi być jedyną platformą, tych blockchainów może być więcej, więc o tym też pewnie warto byłoby, żebym kiedyś tutaj wspomniał. Natomiast oni, posługując się Ethereum, wzięli z Ethereum w pewnym sensie możliwość stworzenia tokena i możliwość stworzenia mechanizmu zachęt, a zbudowali na tej bazie taką namiastkę swojej sieci, która daje cały model governance dla danych, które co by nie było są krytyczne, no bo też należy tutaj wziąć pod uwagę, że no te dane, które są zbierane z łańcuchów dostaw, no to są bardzo wartościowe dane, już pomijam aspekt, czy one są szerowalne, czy nie są szerowalne, no ale tam są dane o produktach, często o ich wartościach, kto, do kogo, za ile, z jakich podproduktów się składają dane elementy. To są biznesowo bardzo wartościowe dane, więc sobie wyobraźcie, że no, na publiczny blockchain, jakim jest Ethereum, a raczej niechętnie giganci, Walmarci, takich sobie nazwijmy, tego świata się tymi danymi podzielą z innymi, raczej się nie podzielą, jeżeli nie muszą, no więc zachęta do tego, żeby się tymi danymi dzielić w ramach jakiegoś konsorcjum musi być znacząca, najczęściej idąca w pieniądze w ten czy w inny sposób i tak tutaj jest, tak? To znaczy te firmy w ramach tego SCAN, tej organizacji SCAN będą się dzieliły w swoim gronie tymi danymi w jakimś tam zakresie, które jest to potrzebne, żeby osiągnąć konkretne benefity dla nich. Ja nie sądzę, że te dane szybko będą publicznie dostępne dla każdego. Wydaje mi się, że to jest bardziej takie konsorcyjne podejście do sprawniejszej wymiany danych, korzystając z blockchaina, korzystając z możliwości mechanizmów nagród w postaci tokena. Temat naprawdę można było o nim długo gadać, podobnych rozwiązań jest trochę, natomiast OriginTrail ma swoje wyróżniki i pewnie warto byłoby zrobić zestawienie z VeChainem albo z innymi rozwiązaniami w obszarze supply chain, więc do tematu będę wracał. Na dziś to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie komentarze, zostawcie łapki w górę bądź w dół, w zależności od tego, jak to wszystko widzicie. Zostawcie nawet jakiś krótki komentarz, to pomoże nakarmić algorytmy YouTube'a. No i co, pozostańcie ciekawi tych technologii, pozostańcie ostrożni, nie dajcie się nagonić na jakieś fałszywki, pamiętajcie o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci, najczęściej to, co na pierwszy rzut oka wygląda pięknie, jest ładnie pomalowane, być może nawet pachnie i na pewno ładnie wygląda, no to w podspodzie może być fałszywką. Tak jest w przypadku 95% projektów, które przeglądam. I to przykro to mówić, niestety tak wygląda na tą chwilę ta branża, natomiast są ciekawe projekty, nie znaczy, że one wszystkie przeżyją, nie znaczy, że one wszystkie odnoszą sukces, pewnie 10% z nich albo i 5% z nich odniesie sukces, ale te, które odniosą sukces, czyli z tych 95%, co są fałszywkami, te zgniją, ale z tych 5%, które nie są fałszywkami, ciągle moim zdaniem 5-10% przeżyje następne 5-10 lat. Czyli mówimy tutaj o jakimś mniej niż procencie projektów, moim zdaniem, które przeżyją próbę czasu, ale te, które przeżyją, zbudują w podwaliny dla przyszłości, jeżeli chodzi o otwarte, publiczne, zdecentralizowane systemy. OriginTrail ma szansę być jednym z nich, ale ma szansę też zniknąć za rok, za 2 czy za 5, więc miejcie to na uwadze. Nawet dobry projekt nie ma gwarancji, że pójdzie wszystko zgodnie z ich planem, że adopcja się uda i tak dalej. Trzeba być ostrożnym, trzeba zachować zimną krew, zdrowy rozsądek. No i pamiętajcie, nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Przede wszystkim nie inwestujcie w coś, czego nie rozumiecie. Jeżeli rozumiecie mało, inwestujcie mało. Jeżeli nie rozumiecie nic, nie inwestujcie nic. Jeżeli rozumiecie więcej, to prawdopodobnie możecie inwestować adekwatnie do tego. Ja tutaj mówię o technologii, mówię o ciekawych podwalinach, jeżeli chodzi o finanse, czy choćby o łańcuchy dostaw. To się wszystko gdzieś tam ze sobą łączy i przeplata. Ok. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.